Kurde, miałem sam klocki wymieniać, ale synka prosiłem 6-letniego i mówi, że sam to zrobi. Co, Cypian, wymienisz te klocki, nie? Super. A ten olej jeszcze wymienisz też, czy nie? Co? Nie, jak będzie ci się chciało, co? No ale jeszcze nie zakręcaj, naprzód odkręć. Nie popeliny. Piwko ci jakieś przynieść, czy nie? Co? Tak, śmigaj po piwko. Śmignąć po piwko? Po robocie będzie piwko. Śmigaj. Dać ci rękawiczki? Nie. No masz rację, prawdziwy mechanik nie robi w rękawiczkach. A ty co tam? A to będziesz miał opłatę mi. Płać 80 dolarów za takie auto. Dam ci stówkę, ale musisz jeszcze mi zmienić w drugim aucie. W dwóch autach z przodu i z tyłu i dostaniesz 200. Dobra cena? Czasami dobra. No czasami. Najniższa krajowa jest 12 na godzinę. Musiałbyś robić 20 godzin za 200. A ja ci daję 200 za... Jak się postarasz, to niech będzie godzinę z przodu, godzinę z tyłu, to masz 4 godziny pracy. Ściągaj koło. No co, z buta pociągnęłeś i pięknie. Tylko tam nie wkładaj palców, bo ci może zniszczyć. Nie wkładaj tam palców. Weź sobie koło tak z dwóch stron. O, pięknie. Todź je pod auto. Połóż sobie dla bezpieczeństwa to koło pod autem, wiesz, żeby ci nie spadło. No, ciężkie, co? Jadłeś dzisiaj obiad? No to jak jadłeś obiad, odwrotnie. Dawaj pod auto, wiesz? Tam je musisz wsadzić koło podnośnika, żebyś miał bezpiecznie, wiesz? Kurde, opony już też się kończą, nie? Tak. No, połóż sobie tak i wsunie pod auto, wiesz? Zaraz zobaczymy, co tu za popelina się stała. No, pomóc ci trochę, czy dasz radę? Tylko nie upieprz zaraz tego, drzwi. Ani progu. No czekaj, czekaj, ja ci pomogę. No i czekaj, Cypian, zobaczymy, tu są jakieś klocki jeszcze, czy nie? Nie, no są jeszcze, kurde. To chyba z tyłu. To z tyłu to chyba napieprza. Cypian, wracaj, bo musisz z tyłu jednak ściągnąć te. No to idźcie, napij piwka i dalej robimy. Uważaj przez drogę, ej, uważaj przez drogę. No i taki pomocnik, kurde, poszedł się napić coś do domu. Ale dobra, przyjdzie, to będzie robił, nie? Do nocy daleko. Tylko że co, musi założyć to koło z powrotem i z tyłu ściągnąć. Dobra, z przodu, kurde, nie zmieniamy. Cypian, tak, że będziesz miał 5 dych mniej. A co? No bo z przodu nie robimy, nie? No dobra, 25 zostaniesz, za odkręcenie tylko. Może być? Znaczy mniej 25, czyli na razie zarobisz 175. Co ty na to? I co sobie za to kupię? No co będziesz chciał? Zabierzesz mnie chyba gdzieś na jakieś piwko, co? Co ty na to? Co mi kupisz za to? Ja sobie coś. Jak to sobie? I... Musisz po przekątnej, wiesz? Pamiętasz, jak ostatnio to robiłeś, czy już nie pamiętasz? Nie. Pokaż, jak jest przekątna. O, jeszcze jeden pomocnik przyszedł. Tego, czekaj, ci pokażę. Wiesz jak? Patrz. No dawaj, po przekątnej, pamiętaj. Ej, ej, wracaj! To już ten. No i tak, ogólnie upieprzona blaszka. Ta blaszka przychodzi tutaj. W nowym zestawie jak zwykle tego, kurde, nie ma. Są tylko takie lipne blaszki. Tylko że klocuszki są dobre, kurde, ale
Ale chodzi o to, że w ogóle oni nie dają w tym zestawie. Trzeba będzie w ogóle tą tarczę wymienić. A to wsadzę, ale patrzcie tutaj. Taka cienka blaszka, a wypieprzyła tak pięknie tarczę, nie? Z góry chodzi mi, z góry, nie? Tutaj o. Bo tu to wiadomo, ten klocek nie dociera, nie? Bo się coś popieprzyło. No trzeba, tarcze są do wymiany, tak czy inaczej, ale chodzi o to. Kurde, czy to będzie dobrze widać? Ile tego jest? Fajnie tak skrzypiało, jak się jechało, nie? Tak. O, coś takiego. I ten. Ciekawe dlaczego. Coś źle było pozakładane. Sam to składałem, może dlatego. Nie, kurde, może nie zauważyłem, ona już może gdzieś była coś, bo to od początku mi tak piszczało. Tak naprawdę to pewnie, kurde, jak ktoś to ogląda i się zna na tym, to ciekawe, co jakby z tego założę. No bo tak. To ogólnie wygląda tak, tam się wkłada to, nie, cyk, że to tylko dociska te klocki, nie, żeby one co, nie wyleciały, one i tak przecież nie wylecą, no bo one tam będą, kurde, ten, o, że je tak zrobię, dociska, one i tak nie wylecą, bo nie wylecą, co nie, patrzcie, klocuszki jeszcze, kurde, nówka sztuka, nieśmigane. Nie, klocki mają dużo, tylko... Znaczy ogólnie jest spieprzony, to nie wnikam w to, że jest dziadowsko, to hamuje, jest bęben do wymiany. To ja wiem, ale... Ale... O, ten bębel pięknie zejdzie. Kurde, ale fantastycznie. Czyli tylko bębny, jak on tu się pięknie trzyma, to on tak pięknie zejdzie. To fantastycznie. Muszę zamówić bębny i wymienić, nie? Ale tymczasem założę to tak. Albo odwrotnie, jak ktoś się zna na takim aucie, to powiedzcie mi tylko to, czy to jest potrzebne, czy to nie jest potrzebne. Wiadomo, że oryginalnie było, ale w tych nowych zestawach już tego nie dają. Ogólnie to autko, wam powiem, kurde, jest eleganckie, spod spodu, na te lata, patrzcie tu, tłumnik, kurde, jak ze stali. Nie wiem, pokażę wam spod spodu, może światło jakieś włączę. Światło włączę. Patrzcie. Tam jakieś rdza chyba jest, nie? No ale kurde. Ogólnie to progi, nie progi, wszystko. To jest, kurde, pięknie zrobione, nie? Cyk. O, tu też są te aluminiowe, te pierdolki. O, kurde. To mnie, panie, nie pocieszyłeś. Ale trzymają się. W Mazdach to lubi pękać, nie? Z tyłu amortyzatory. To może ja, to jest japońska, w sumie Mazda też japońska, nie? A to może inni Japończycy robili. Nie, na te lata to ja, kurde, autko jest eleganckie. Na 4 napęd. No dobrze, składam to. Pieprzę to. Napiszcie w komentarzu, tylko to wyczyszczę, wiadomo, nie? Napiszcie w jakimś komentarzu, jak się znacie na tym. A co to, czy to będzie bez tego śmigać, czy będzie z tym śmigać? Nie, kupię ten, kupię bęben i zamienię, tylko nie dzisiaj, bo już mi się nie chce. Mam jeszcze coś innego do zrobienia. A tego nawet pewnie nie dostanę tutaj w sklepie, szybciej to zamówię na internecie i mi to przyjdzie, nie? Znając życie, to kurde, w tych sklepach wszystko jest, jak chcesz coś kupić, to lipa, nie? Ale bęben, dobrze, że tak lata, to pięknie mi zejdzie i sobie wymienię z tyłu i będzie super. Chociaż zobaczymy, może jeszcze na tym pośmiga. To tylko hamulce tylne. Co innego przednie, ale przednie patrzyłem. Przednie są jeszcze eleganckie. Przednie też wymieniałem, kurde, ale dawno temu. Jak to powinno być, tak czy tak? Chyba tak. O, tu muszę taki kołeczek wsadzić, żeby było pięknie cacy. Kurde, będzie jeszcze jeździć. Nurtuje mnie tylko to. I tu są jeszcze takie blaszki dystansowe. O, to też odpada, ale to podobno
to podobno jest tak, że lepiej, żeby to było. Jak to starzy mechanicy mówią. Jak to było, nawet się przekłada ze starych klocków, nie? Takie różne rzeczy, żeby było w nowych klockach. Tak czy inaczej, dobra. Zakładam koło, bo jeszcze muszę, kurde, u mnie w aucie zrobić klocki z tyłu, zobaczyć, czy są w ogóle, czy z przodu są, czy z tyłu są. A synek miał, kurde, zrobić to za mnie, ale pieprzy, poszedł w piłkę grać z chłopakami, czy tam, nie wiem, na dziewczynki, czy cokolwiek, ale nie pomoże. Tak to jest z dziećmi. Miał dostać 200, a dostanie 2,5 dolara. Za ściągnięcie koła myślę, że to dobra cena. Także tak to jest. Dobra, lecę. Lecę robić następne auto. Nie wiem, czy wam pokazać. Może wam pokażę.